Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o zamieszaniu zafundowanym nam przez panią Ewę Kopacz, pana prezydenta Dudę oraz pana Donalda Tuska. Tak, Donalda Tuska również. On jest tutaj mało wymieniany w mediach, które komentują sprawę, a moim skromnym zdaniem ma bardzo dużo za uszami i jest co najmniej tak samo winni jak dwie wskazane wcześniej osoby. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że wczoraj i dziś na arenie międzynarodowej było bardzo ważne wydarzenie. Formalnie to ranga była niewielka, ale w praktyce chodziło o bardzo ważne rzeczy, bo chodziło o tak zwanych uchodźców, zwanych też migrantami, a my wszyscy wiemy, że tak naprawdę to tam chodzi w małej mierze o uchodźców i o całą rzeszę imigrantów socjalnych, którzy się pod tych uchodźców podszywają i chcą żyć za nasze pieniądze, prawda? No bo jest zasadnicza różnica między kimś, kto ucieka przed wojną, a kimś, kto ucieka do życia z socjalem. Nieważne, słuchajcie, chodzi o to, że w Malcie mieliśmy wczoraj i dziś taki dwudniowy szczyt właśnie w sprawie tych uchodźców, migrantów, jak to ktoś tam zwie, oraz dzisiaj mieliśmy nieformalny, co prawda, ale ważny szczyt szefów państw i rządów. I właśnie o to tutaj chodzi, że to, co się stało dzisiaj, że pani premier Ewa Kopacz chciała na tym nieformalnym szczycie być jako szefowa rządu, no ale twierdzi, podkreślam, twierdzi, że nie mogła być, przez prezydenta Dudę oczywiście, nawet prosiła marszałka seniora, żeby jakoś kogoś tak porozmawiał z tym złym prezydentem Dudą, żeby coś tam ponegocjował, coś posprawdzał, coś postarał się załatwić, bo no to go biedno i pan Duda jej nie pozwala na ten nieformalny szczyt polecieć. Dlaczego? No bo dzisiaj było pierwsze posiedzenie Sejmu, a na pierwszym posiedzeniu Sejmu zwyczajowo dzieje się wiele rzeczy. Między innymi jest odbierana przysięga od posłów oraz odbierana jest dymisja starego rządu właśnie z rąk premiera, w tym wypadku pani premier Ewy Kopacz. No, ciężko jest być jednocześnie w polskim Sejmie i być na Malcie. W związku z tym na pozór te rzewne łzy pani Ewy Kopacz, no to tutaj wyglądają tak dość słusznie. No bo ten zły i niedobry Duda, który miał 30 dni na wyznaczenie pierwszego posiedzenia Sejmu, wybrał akurat ten dzień, w którym jest ten nieformalny szczyt i biedna pani Ewa Kopacz, no nie mogła tam pojechać. Biedna, taka nieszczęśliwa, niunio, tego chlip. I biedna, co ona musiała zrobić? No musiała prosić przyjaciół o pomoc z tej grupy wyszehradzkiej, wielokrotnie zdradzonej ostatnio, takiej, do której się wypinaliśmy czterema literami, właśnie do premiera Czech, żeby nam tam pomagał i tak dalej, żeby nas reprezentował na tym spotkaniu. No takie trochę dziwne, nie? Niefajne i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście brzmi to niefajnie. Tylko, żeby nie było wątpliwości, bo to teraz powiem, co mogła zrobić pani premier Ewa Kopacz zamiast jęczeć, ale też w tym materiale powiem, co mógł zrobić pan prezydent Duda, żeby było dobrze, żeby pani Ewa Kopacz nie musiała jęczeć, jaka jest w tym wszystkim rola Donalda Tuska oraz o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, bo jedno, czego możemy być pewni, to, że jest to spektakl medialny zrobiony pod ciebie i mnie. Generalnie mamy mówić jak najwięcej o PiSie i jak najwięcej o PO, że to była po prostu walka między nimi. Słuchajcie, co mogła zrobić pani premier Ewa Kopacz, żeby móc na ten szczyt pojechać i nie musieć jęczeć? No przede wszystkim należy sobie zdać sprawę, że pani poseł Ewa Kopacz wcale nie musiała dzisiaj być w Sejmie, bo jest to prawda powiedziane, że poseł ma złożyć ślubowanie na pierwszym posiedzeniu, ale niekoniecznie na pierwszym w ogóle, tylko na pierwszym, na którym ma być. Mówiąc krótko, mogła złożyć to ślubowanie, tą przysięgę na drugim posiedzeniu Sejmu i nic by się nie stało, ponieważ są takie praktyki, tak? Posłów jest kilkaset, zawsze jest jakaś sytuacja losowa, że na tym pierwszym posiedzeniu poseł być nie może. Złamie rękę, nogę, jest obłożnie chory, nie wiem, zmarła mu babcia i musi pojechać na pogrzeb. No wiele takich przypadków losowych jest i no po prostu prawo to przewidziało i wtedy się nie traci mandatu. Mandat się traci, jeżeli poseł odmówi złożenia ślubowania, a uzasadniona, usprawiedliwiona nieobecność na pierwszym posiedzeniu nie jest odmową złożenia ślubowania, po prostu składa się na pierwszym możliwym i tyle. Także pani poseł Ewa Kopacz nie musiała być dzisiaj w Warszawie. Czy pani premier Ewa Kopacz musiała być dzisiaj w Warszawie, żeby złożyć
tą dymisję też nie musiała, ponieważ mogła zrobić to pisemnie. Były takie precedensy i jakoś nikt nigdy nie miał z tego powodu żadnych problemów, tak? A więc pani premier Ewa Kopacz zamiast jęczeć mogła po prostu sprawić, żeby tam pojechać i nie musiała robić żadnego problemu, tak? Pan Duda też mógł przesunąć termin pierwszego posiedzenia, bo wiecie, on miał 30 dni. Równie dobrze mogło być wcześniej, równie dobrze mogło być później, co za problem, tak? Oraz, co ważne, mógł sam jechać na ten szczyt. To jest bardzo ważna informacja. Słuchajcie, to jest szczyt szefów państw i rządów. Pani premier Ewa Kopacz do momentu złożenia dymisji rzeczywiście była szefową rządu, ale pan Duda był szefem państwa. Mógł jechać sam, nie musiał być teraz w Polsce. Dlaczego nie pojechał? Z tego samego powodu, dla którego nie pojechała pani premier Ewa Kopacz. O tym za chwilę. Ale dlaczego nie przesunął? Bo w tym momencie okazałby taką trochę uległość Donaldowi Tuskowi. PiS, jeżeli trzy rzeczy są pewne w stosunku do PiSu, to to, że nie cierpią Donalda Tuska i na pewno nie będą sobie pozwalać, żeby Donald Tusk im tutaj cokolwiek rozgrywał. Tam chodzi o spory ambicjonalne, bo zauważmy, rzeczywiście pan prezydent Duda miał 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu, ale to najpierw Duda zwołał, a dopiero później zwołał Tusk. Czyli mówiąc krótko, Donald Tusk, jak znał już termin pierwszego posiedzenia polskiego Sejmu, to mógł wybrać inny termin na to nieformalne, podkreślam, na ten nieformalny szczyt. Dlaczego ten szczyt nie mógł się odbyć jutro? Dlaczego ten szczyt nie mógł się odbyć dwa dni temu? Dlaczego ten szczyt nie mógł się odbyć w sobotę, w poniedziałek, we wtorek? No dlaczego? Donald Tusk, i tu jest moim zdaniem to najważniejsza rzecz, u podstaw tego wszystkiego leży moim zdaniem złośliwość Donalda Tuska, który złośliwie wybrał taki termin, żeby się pokrywał z datą polskiego posiedzenia, pierwszego posiedzenia Sejmu, tak? I w tym momencie, pan prezydent Duda myślał? Kurde, no nie dam mu się, on to robi złośliwie, no to co, jak przesunę, to będą mówić, że jestem słaby, a jedno, czego PiS nie może pokazać, to tego, że jest słaby. Zobaczcie, Platforma Obywatelska wygrywała tak naprawdę przez te ostatnie 8 lat prawie wszystko, co się tylko dało, opierając się na dwóch rzeczach. Na straszeniu PiS-em, to był bardzo ważny faktor, bardzo ważny czynnik. Głosujcie na nas, bo jak nie, to przyjdzie PiS i będzie źle. A druga rzecz, na pokazywaniu takiej nieudolności tego PiS-u, że tam mówiono takie rzeczy, że PiS to już przegrał wszystko, bla 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 bla. Co z tego, że był drugą najważniejszą partią? W ustach Platformy Obywatelskiej był przedstawiany jako taka partia przegrańców. No to wiecie, co by było, gdyby teraz premier Duda przesunął to posiedzenie? By się okazało, że nieudolny jest, nawet nie umie dobrze pierwszego posiedzenia zwołać. Poza tym, co to by było? Przecież teraz Donald Tusk formalnie to jest Unia Europejska. Czyli to by była uległość względem Unii Europejskiej. To by było coś takiego, że wyborcy, zwłaszcza ci tacy moherowi, wyborcy PiS-u od razu powiedzieli: Duda, ty nas miałeś bronić przed tą Unią! Ty miałeś nie dać nas tej Unii! A ty co? Już tutaj, pierwszego dnia, symboliczną uległość pokazujesz? Tak. Także generalnie o to chodziło. To jest tak zwany dramat w trzech aktach. Wszyscy są winni, a tak naprawdę o co chodzi? No chodzi o to, przede wszystkim chodzi o to, żeby się pokłócić. I tutaj, w zależności od tego, czy mamy bardziej lub mniej spiskową teorię, to albo te kłócenie ma na celu zabetonowanie sceny politycznej, jeśli chodzi o PiS i Platformę, lub po prostu zyskanie trochę w mediach. No bo zobaczcie, w momencie, w którym, dlaczego nie pojechał pan Duda na ten szczyt? No bo wtedy nie byłoby go w Sejmie i nie brylował w telewizji. Taka prawda. Dlaczego pani Kopacz nie złożyła dlaczego nie złożyła pisemnej dymisji i nie pojechała na szczyt? Bo wtedy nie brylowałaby w Sejmie i nie mogła wygłosić tej słynnej mowy, która wcale nie była mową odchodzącej pani premier, w sumie odchodzącej trochę w niesławie, tylko to była
taka mowa harpi, która za chwilę tutaj teraz będzie krążyć nad tym Sejmem i nie popuści temu złemu PiS-owi. To była taka mowa, to była mowa szefowej opozycji. O, to jest dobre określenie, mowa szefowej opozycji. W związku z tym każde z nich miało parcie na szkło i każde z nich chciało być tego dnia w Sejmie i więcej, każde z nich chciało, żeby tego drugiego nie było. Zwykła chamska gra polityczna. I teraz tak, jeżeli wierzycie w spiskowe teorie, to to ma na celu sprawienie, żeby te mniejsze partie w następnym Sejmie się po prostu nie znalazły. Bo im więcej jest takiej kłótni, im więcej jest walki, im więcej się jest przekrzykiwania, tym bardziej wyborca się polaryzuje. Albo PiS, albo Platforma i nic więcej. Bo tylko oni się słyszy, bo tylko oni się mówi, bo tylko oni się naparzają, nie? Więc wybór jest prosty, albo PiS i Platforma. Żadne tam SLD, żadne tam PSL, żadne tam Korwin, żadne tam inne rzeczy, byleby, bo tylko o nich dwóch się mówi. To jest, jeżeli wierzycie w spiskowe teorie. Natomiast jeśli nie wierzycie w spiskowe, to jest po to, żeby zyskać jak najwięcej punktów procentowych i trochę walczyć między sobą. Dlaczego pani premier Kopacz tak bardzo podkreśla, jaki ten Duda jest zły? No bo ona tego Dudę przedstawiła trochę tak, jak jakiegoś takiego, nie wiem, bardzo złego człowieka, który stawia jakieś tam takie niuanse, takie zaszłości, takie złośliwości ponad dobro Rzeczpospolitej. Bo przecież przez tego Dudę Kopaczowa tam nie pojechała, nie? Dlaczego ona to robi? Syndrom straszenia PiS-em. Przypominam, przez 8 lat dzięki syndromowi straszenia PiS-em Platforma rządziła. Teraz w tych wyborach znowu się pojawił syndrom straszenia PiS-em. Nie udało się. PiS mimo wszystko wygrał i to wziął wszystko. No to co teraz chce zrobić Platforma? Chce zrobić, a nie mówiłem, chce zrobić coś takiego, żeby jak najszybciej wam pokazać. Patrzcie, ostrzegaliśmy. PiS to zło, PiS to gnoje. My tu mówiliśmy, że oni są niedobrzy, prawda? A wy nam nie wierzyliście, ale spoko, spoko, spoko. Pamiętajcie, żeby się buntować, pamiętajcie, żeby robić ferment. To przy następnych wyborach to już my dobrzy, czyli ci kochani platformersi, weźmiemy jak najwięcej. O to chodzi. Tak samo PiS chce pokazać, że nieprawda, że są frajerami. To jest ta druga rzecz, którą się wmawiało PiS-owi. Bo wiecie, ludzie lubią trzymać ze zwycięzcami. Nikt nie szuka sprawiedliwości, nikt nie szuka prawdy. Ludzie mają poczucie, taką potrzebę przynależenia do klubu zwycięzców, nie? W związku z tym oni chcą pokazać, a my się odegraliśmy, a my jesteśmy lepsi, a my jesteśmy najlepsi. Tak naprawdę o to w tym chodzi, tak? No oczywiście jest tam z tyłu tego wszystkiego jeszcze są takie kwestie typowo polityczne, bym powiedział dyplomatyczne. Moim zdaniem PiS-owi też zależało, żeby z Platformy Obywatelskiej nikt na to nie pojechał. Dlaczego? Żeby nie naobiecywali. Mówiąc krótko, wiecie, PiS to nie jest taka partia wolnościowa, nie, nie, nie. Tak naprawdę przeciwko tym imigrantom socjalnym tak naprawdę bardzo mocno to występował tylko Korwin, prawda? PiS to był taki trochę na zasadzie takiej, że trochę byśmy chcieli, trochę się boimy, taka trochę dziewica, nie? Która chciałaby i się boi. Takie mam wrażenie, że PiS to by chętnie nie stanął i powiedział murem, że my tutaj nie wpuścimy żadnych tych imigrantów socjalnych, bo to nie będzie tak, że my będziemy pracować do usranej śmierci po to, żeby jakieś nieroby mogły brać od nas socjal, tak? Bo to, cały czas podkreślam, czym innym jest uchodźca, a czym innym jest imigrant socjalny. Nawet nie ekonomiczny, tylko socjalny, prawda? No mi się wydaje, że PiS by tak chciał, ale się boi. Dlaczego się boi? Bo to nie jest partia ludzi odważnych, to jest partia ludzi władzy. Oni muszą zrobić jak najszersze poparcie sobie zrobić, żeby nikogo nie obrazić, żeby nikogo nie urazić. W związku z tym PiS już powiedział, że to, na co się zgodziła pani Ewa Kopacz, na te kwoty tych imigrantów, że to wezmą, że to będą respektować, tak? I wiecie, w telewizji cały czas się mówi, że te 7 tysięcy załatwia problem. No gówno! Przecież to chyba trzeba być ćwierć inteligentem, niespełna rozmumu, żeby wierzyć, że te 7 tysięcy załatwia problem, tak? Te 7 tysięcy, już pomijając fakt, że najpierw było mówiono o 2 tysiącach, potem o 5, potem o 10, potem o 7, że oni biorą te cyferki z sufitu, tak? Ale te 7 tysięcy to było mówione już dawno. A ci imigranci cały czas płyną i płynąć będą. W przyszłym roku, podobno, w 2016, podobno ma ich dopłynąć do Europy, uwaga, 3 miliony. I co oni z nimi zrobią? Jak ci Niemcy i cała reszta tych bogatych, socjalnych krajów Unii Europejskiej już nie ma ich gdzie trzymać. No,
No co zrobią? No będą mu pychać. A gdzie będą mu pychać? No gdzie się da, gdzie ktoś się zgodził, prawda? W związku z tym będą próbowali ich upchnąć między innymi w Polsce i dlatego PiS bardzo nie chciał, żeby pojechała tam premier Ewa Kopacz, właśnie żeby się na coś czasem nie, najboże nie zgodziła, czego PiS potem nie będzie miał jaj, żeby powiedzieć, że sorry misie, ale to się zgodziła poprzednia pani premier. Ta poprzednia pani premier w momencie, w którym się zgadzała, to już tak średnio miała mandat społeczny. Społeczeństwo polskie, mimo tego, że mu się od dawna pierze mózg i mówi jakieś, jakieś historie wbrew logice, że pokazuje się na obrazku samych młodych mężczyzn, a mówi, to są głównie kobiety i dzieci. Mimo tego społeczeństwo polskie, no nie chce tutaj tych ludzi, tak? W związku z tym, no i ci ludzie też tutaj nie chcą. W związku z tym, skoro Polacy ich nie chcą, oni tutaj nie chcą, no to sorry, ale ostatni raz, jak Niemcy coś mówili o jakimś tam masowym przesiedlaniu, jakichś takich obozach, no to to się za dobrze dla całej Europy nie skończyło, w związku z tym może skoro to Niemcy zaprosili tych uchodźców, skoro pani Angela Merkel tak bardzo mówiła, że welcome here, kommen Sie here i tak dalej, no to może po prostu niech sobie radzi ten, kto miał z tym problem, no bo to nie można tak pierdzielić, że z jednej strony się problem robi, a z drugiej strony się wymaga od innych solidarności w rozwiązaniu tego problemu. To niech przynajmniej przestanie robić ten problem, tak? A dlaczego w przyszłym roku ma być 3 miliony, tak? Także PiS nie ma jaj, żeby tak powiedzieć. W związku z tym przynajmniej nie chce, żeby Kopaczowa jak najwięcej obiecała. Jak będzie dalej? Nie wiem. Powiem wam tak, mi się ta cała jazda nie podoba. Bo o ile rozumiem prezydenta Dudę, dla którego że chciał dzisiaj zyskać parę punktów, nie tylko dla siebie, ale również i dla PiS-u, wygłaszając te promienne przemówienie, prawda? Ja to rozumiem, tak? Nikt nie chce oddać. No ale skoro już PiS ma wszystko, to mógł się wznieść na wyżyny, pojechać na ten nieformalny szczyt i tam zabrać głos i tam walczyć o Polskę, o polskie interesy. A polskie interesy mówią tyle, no sorry, nie. To są polskie interesy, tak? Widać było, że przedłożył interesy partyjne, interesy osobiste nad interes Polski. I to mi się bardzo nie podoba. Tak, ale to, co zrobiła pani premier Ewa Kopacz, no to już mi się totalnie nie podoba, prawda? No bo, jakby to powiedzieć, no mogła przynajmniej na końcu się wykazać odrobiną takiej kultury, odrobiną taktu, odrobiną honoru. Nie skorzystała z tej okazji. No a już najbardziej mi się nie podoba to, co zrobił pan Donald Tusk, tak? I on będzie na pewno pierdzielił, że w ogóle to było w oderwaniu od polityki krajowej, od oderwaniu od polityki polskiej, że on jest urzędnikiem Unii Europejskiej i już w ogóle się w sprawy polskie nie miesza. To jasne. To sobie przypomnijcie, co było w czasie kampanii wyborczej, jak bardzo wspierał Platformę w czasie tych wyborów, tak? To nie mógł teraz dla koleżanki, dla Wusi, dla tej, którą tak ładnie namaścił na premiera, no, która dla niego, moim zdaniem, przegrała wybory. Bo pamiętacie, ja już robiłem vlog jeszcze w maju, że moim zdaniem Platforma Obywatelska poświęca wygraną w wyborach po to, żeby Donald Tusk lepiej wypadał na arenie międzynarodowej. To nie mógł dla tej Ewusi zrobić dzień wcześniej, dwa dni później. No mógł. No mógł. I teraz trzeba by się zastanowić, czy czasem on właśnie nie zrobił tego dla Ewusi. Żeby Ewusia mogła się popłakać przed kamerami i powiedzieć, że Duda to ją bije. I zabrał jej wiaderko i jeszcze nasypał piasku we włosy. Tylko się zastanawiam, czy my Polacy naprawdę chcemy oglądać ten cyrk, chcemy oglądać ten bajzel, i mając świadomość, że ten bajzel to się dzieje za nasze pieniądze. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa!